Boża miłość, Boży pokój i łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z nami wszystkimi na tym miejscu. Witam Was, kochani, jeszcze raz bardzo serdecznie. I tak jak już do południa chodziliśmy, mamy naprawdę piękny dzień. I kiedy tak zastanawiałem się, czym się dzisiaj z Wami podzielić, to dziś temat szkoły sobotniej też był po części taką inspiracją, bo rozpoczęliśmy cały kwartał, kiedy chcemy mówić o wydarzeniach czasów końca, ale też i o tym konflikcie, o tym, co wydarzyło się w kontekście walki pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy Chrystusem a szatanem. I wiecie, gdzieś tak mi na myśl przyszło, bo przygotowałem na okres w ubiegłym roku, kiedy to były obchody 500-lecia reformacji, kilka takich rozważań dotyczących właśnie, co odkrył Marcin Luther. No i tak pomyślałem sobie, chyba tym się podzielę dzisiaj z Wami, bo wiecie, to było 500 lat temu, ktoś powie. No ale myślę, że temat aktualny, dlatego że niektórzy twierdzą, że już protest się zakończył, że już to, co dokonywał Marcin Luther w te 500 lat temu, to w ogóle była wielka pomyłka, w ogóle był inspirowany przez oczywiście diabła i tak wielu dzisiaj twierdzi i mówi. A my będziemy chcieli spojrzeć może na tą postać, troszeczkę też i Marcina Lutra, ale bardziej na temat tego, co on odkrył i też stawiając sobie pytanie, co my dzisiaj możemy odkryć, odkrywać w kontekście właśnie tego, czego dokonywał Marcin Luther. Tak króciutko, kilka migawek z życia Marcina Lutra, który urodził się w Niemczech, którego życie nie było łatwe, kiedy czytamy na temat jego dzieciństwa, dosyć surowe warunki, w jakich był wychowywany. Jego ojciec, który na początku gdzieś tam pracował jako górnik, potem stał się takim potentatem, bo zakupił piec hutniczy, a więc stał się bogatszy, no i chciał swojego syna dobrze wykształcić. To są właśnie rodzice Hans Luther i Margaret Luther, rodzice Marcina Lutra, którzy zaczęli bardzo mocno inwestować w wykształcenie swojego dziecka. Chcieli byli, aby był prawnikiem, a więc takie dosyć wymagania wysokie. No ale my wiemy, że na pewnym etapie Marcin Luther rozpoczął tę edukację, a wiecie, kiedy czytamy jego historię, to miał 4,5 roku, to zaczął chodzić do szkoły. Rodzice właśnie inwestowali w to jego wykształcenie. No ale na przełomie tam 1503 roku, kiedy to już zdobywał pewne studia, podjął decyzję, że jednak zmienia swój profil. Rozpoczął te studia prawnicze, ale w pewnym momencie zdecydował, że jednak idzie na teologię. I tu się rozpoczęła ta cała historia, kiedy zaczął zdobywać wiedzę teologiczną, doktorat. Wcześniej oczywiście jeszcze jako mnich tam próbował w jakiś sposób poukładać sobie te sprawy związane z wyobrażeniem Boga i tego, jakim jest Bóg. To zaowocowało tym, że Luther przetłumaczył Pismo Święte, Biblię na język ojczysty, no wiele różnych innych również dokonań. To, co najbardziej, z czego jest znany między innymi, to 95 tez, które przybija na kościele Wittenberdze. Kilka jeszcze takich może też myśli, które przybliżą nam sytuację jakby wtedy w Europie i w społeczeństwie. No tak, powiedzieliśmy sobie, to był czas XVI wieku, a więc trudne warunki bytowe. Większość ludzi wtedy mieszkało na wsiach, około 10% ludzi mieszkało w miastach, a więc ludzie, którzy byli, można powiedzieć, no, parobkami pańszczyźnianymi, którzy pracowali dla swoich panów, płacili daniny, aby móc żyć i funkcjonować, a więc raczej to nie były łatwe czasy. Kiedy mówimy również o tamtym czasie w kontekście światopoglądu czy zrozumienia Boga w społeczeństwie, no to Bóg kojarzył się gdzieś z tym jednym budynkiem, który znajdował się we wsi, a więc kościół, który przez cały tydzień raczej był pusty i tylko raz w tygodniu coś tam się działo. I bardzo często, no niewiele z tego rozumiano, bo kiedy to jeszcze było po łacinie, to tak naprawdę, jak to ktoś powiedział, że kościół w przekonaniu wielu ludzi wtedy był takim miejscem takiej interakcji społecznej, gdzie mogli przyjść i wymienić jakieś swoje, że tak powiem, zdania, czy czymś się podzielić. I tak naprawdę to wyobrażenie Boga było bardzo mgliste.
ludzi. Między innymi tutaj możemy też mówić o pewnej metodzie chrystianizacji wtedy ludzi. Była ona w różny sposób prowadzona. My wiemy, że no oczywiście okresy średniowieczne pokazują nam, że ta chrystianizacja była prowadzona mieczem i również różnymi innymi formami, aby ludzi nawracać na chrześcijaństwo, a kiedy nie, no to często tracili życie i to się kończyło. Oczywiście my wiemy, że Pismo Święte mówi nam na ten temat inaczej. Chcemy teraz popatrzeć na to, co mówi nam Pismo Święte i czego nauczał Chrystus. I kiedy to Kościół Apostolski zaczął działać, to wiemy i znamy bardzo dobrze te słowa Jezusa Chrystusa z Ewangelii Mateusza, 28 rozdziału, gdzie jest powiedziane, gdzie Jezus mówi: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami aż do skończenia świata. A więc, kiedy mówimy o nawracaniu ludzi, o głoszeniu Ewangelii, to Chrystus dał nam przykład. Powiedział co? Idźcie, nauczajcie, czyńcie uczniami. A więc to było związane z czym? Z tą wolną wolą, decyzji i wyboru. Chrystus też dokonał czegoś bardzo ważnego, bo dokonał tego podziału, czy rozdziału. Tego, co cesarskie powiedział, dajcie cesarzowi, a tego, co boskie, Bogu. A więc rozdział państwa i Kościoła, rozdział tego, co niestety za czasów średniowiecza, czy już niedługo, bo już trzeci, czwarty wiek, próbowano łączyć państwo i Kościół, i wpływ polityczno-religijny był łączony z tym wpływem. A więc Boży model, Bóg poprzez swoich naśladowców, poprzez Chrystusa i apostołów, chciał, aby Ewangelia była zwiastowana i przekazywana, aby ludzie podejmowali tą decyzję. No i tutaj mamy taką informację właśnie, kiedy to troszeczkę czasu minęło, mamy już 312 rok, kiedy to Rzym cesarski otwiera się na chrześcijaństwo i mówią: tak, to my was tutaj przyjmiemy, to my akceptujemy. No i tutaj zaczyna się ta, można powiedzieć, taka droga pewnych kompromisów i próby łączenia tego, co Boże, tego, co cesarskie, no i tego, co pogańskie, czy co jest w ogóle przeciwne woli Bożej. Okres, o którym mówimy, reformacji, tego, co potem dzieje się za czasów Lutra, tak jak powiedziałem, ta chrystianizacja przebiegała w różny sposób. To była próba na siłę pogan czynienia chrześcijanami, ale pozostawiając ich w pewnych tradycjach, w pewnych zwyczajach, które w ogóle nic nie miały wspólnego z Bożą nauką i z Pismem Świętym, dlatego że ci różni przywódcy szli na ustępstwo. Tutaj mamy cały okres dat, które później już w okresie 8, 9, tam 10 wieku po 13. Tutaj mamy również akcenty polskie, kiedy to właśnie mamy chrzest Mieszka, który też przyjmuje chrześcijaństwo i mówi się o tym, że tak. Tutaj mamy również kwestię 1386 roku, a więc kiedy to litewski książę Jagiełło przyjął również co? Chrzest w Krakowie jako też jakby przyjęcie tego, co jest tym chrześcijańskim kierunkiem. Ale kochani, my wiemy, że w tej historii świata, tak to nazwałem, króciutka historia deformacji. I tutaj mamy tak to, co się działo, co zaczęło wnikać właśnie do Kościoła, do chrześcijaństwa, co my bardzo dobrze dzisiaj wiemy, nie ma nic wspólnego z tym, czego nauczał Chrystus, czego nauczali apostołowie, czego nauczał chrześcijański, pierwotny Kościół na początku. I my dzisiaj mamy całą litanię tych dat i również pewnych decyzji, które zostały podjęte, które zaczęły deformować niestety to czyste, prawdziwe chrześcijaństwo. I to jest tylko część tego. Te najistotniejsze wybrałem. Ale taki jest
obraz, do czego doprowadzono dziś właśnie na etapie XVI wieku, kiedy rodzi się właśnie Luther, kiedy jemu przychodzi właśnie już zmierzać się no właśnie z tym wszystkim, co jest już tradycją, co jest praktyką chrześcijaństwa powszechnego w tym czasie. Ale kochani, na szczęście możemy mówić też o krótkiej historii reformacji, a więc o tym, co się zaczęło dziać, kiedy to zaczęto dokonywać pewnych przemian. Ja tylko kilku tutaj takich, można powiedzieć, wiodących reformatorów wymienia, a więc Waldensi, którzy mówią tylko Biblia, Wycliffe, który mówi Biblia jest dla ludu, a więc nie dla wąskiego grona duchowieństwa, Hus, który mówi o posłuszeństwu Bogu, Luther, który mówi co? Zbawienie tylko z łaski. No i Calvin, który mówi, nie ma potrzeby oddawać czci obrazom, bardzo mocno to akcentuje. Zwingli, który mówi o wieczerzy pańskiej, o tym, że to są symbole i tu wiemy ten cały spór Calvin i tak dalej, no nie chcę w to dzisiaj wnikać. Wesley, który mówi o świętości życia, o uświęceniu, które również jest bardzo istotne i ważne w życiu chrześcijanina. No i później mamy kolejnych reformatorów. Miller, który mówi na temat powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Edson, który mówi na temat niebiańskiej świątyni. No i Bates i Ellen White, którzy mówią na temat wartości prawa Bożego i bardzo mocno to akcentują. I kochani, to jest taki zarys z lotu ptaka, deformacji w historii chrześcijaństwa i reformacji, która się rozpoczyna. No i to, co jest bardzo ważne, o czym dzisiaj mówiliśmy, to jest świadomość wielkiego boju, który się toczy. Bo kochani, deformacja, czyli te wszystkie odstępstwa, to jest nic innego jak wynik wielkiego boju, który trwa. To jest to, że ktoś tam zdecydował, że będzie wpajał pewne fałszywe ideologie, nauki, które z jednej strony mają wprowadzić zamieszanie, a z drugiej strony też i dyskredytować Boga, Jego charakter i tego, kim jest. Wielki bój pomiędzy właśnie Chrystusem a szatanem to nie jest walka o przewagę sił militarnych, ale to jest walka pomiędzy prawdą a kłamstwem. Pomiędzy tym, co mówi Bóg, a pomiędzy tym, co mówi szatan. Kochani, taki mały wykresik. Tak jak powiedzieliśmy, nie jesteśmy w stanie wniknąć, co dokładnie stało się w niebie. My wiemy, Księga Joba, Księga Izajasza, Księga Ezechiela daje nam pewne światło na to wydarzenie. Ale to, co tutaj wiemy, że konflikt zaistniał w niebie pomiędzy Bogiem a Lucyferem. Konflikt przeniósł się na ziemię i dotyczy dzisiaj ludzi. To, co powiedzieliśmy dzisiaj, chcemy czy nie chcemy, jesteśmy częścią tego konfliktu. Niestety, znaczy tak, Bóg uczynił człowieka jakim? Bardzo dobrym. Bo kiedy Bóg wszystko stwarzał, to powiedział, że było dobre, a człowiek to był bardzo dobry. Kiedy Bóg dokonał dzieła stworzenia w tych 7 dniach, kiedy stworzył człowieka, powiedział, że było to bardzo dobre. Ale niestety, grzech i śmierć na skutek tych decyzji Adama, Ewy, pierwszych rodziców, no niestety to spowodowało. I rozpoczęła się deformacja człowieka, rodzaju ludzkiego, prawdy również, którą ten człowiek by miał, którą Bóg mu przekazał. No i dlatego była potrzeba tej reformacji. A więc tak to się dzieje. Kiedy przeczytamy definicję na temat, czym jest reformacja, to jest taka słownikowa, gdzieś tam z encyklopedii, czy w Wikipedii, gdziekolwiek znajdziecie, przedstawiana jest w taki sposób, że reformacja to ruch religijno-polityczno-społeczny zapoczątkowany przez Marcina Lutra w XVI wieku, mający na celu odnowę chrześcijaństwa. Był reakcją na negatywne zjawiska, które miały miejsce w katolickiej hierarchii kościelnej, a także stanowiły opozycję do katolickiej doktryny dogmatycznej. A więc tak. Taką definicję możemy przeczytać. Ale kochani, czy to jest prawda do końca? To jest część prawdy znowu. Bo reformacja to coś więcej. Kiedy mówimy o pewnych przemianach,
o tym, czego Bóg chce dokonywać, to musimy wejrzeć głębiej. I znalazłem cytat jednej z natchnionych publikacji Ellen White, gdzie czytamy tak: ożywienie i reformacja muszą mieć miejsce pod opieką Ducha Świętego. Ożywienie i reformacja to dwie różne rzeczy. Ożywienie oznacza odnowienie duchowego życia, pobudzenie sił umysłu i serca i przywrócenie do życia z duchowej śmierci. Reformacja oznacza reorganizację, zmianę w poglądach, teorii, zwyczajach i praktykach. Reformacja nie przyniesie dobrego owocu sprawiedliwości, o ile nie jest związana z ożywieniem ducha. Ożywienie i reformacja mają wykonać wyznaczone dzieło, a wykonując to dzieło muszą być połączone. Więc kochani, to co jest jakby taką myślą tego cytatu czy tej wypowiedzi, to ożywienie, które musi dokonać się dziełem Ducha Świętego w moim osobistym życiu. Kiedy ta odnowa umysłu, serca, przywrócenie z tej duchowej śmierci do duchowego życia, to się dokona, to wtedy może następować reformacja. A więc co? Zmiana niewłaściwych poglądów, jeżeli chodzi o jakąś teorię czy teologię, zmiana pewnych złych przyzwyczajeń i praktyk, które przez lata gdzieś tam nauczyliśmy się. I to jest dzieło, którego Bóg chce dokonywać. I kiedybyśmy do reformacji podeszli tylko w tym stricte tej definicji, którą wcześniej przeczytaliśmy, że to jest próba poukładania czegoś, no to tak możemy to nazwać. Ale Bóg chce czegoś więcej. Bóg chce tego ożywienia i reformacji w twoim i w moim życiu. I tekst, który był czytany na wstępie, chciałbym, abyśmy do niego właśnie sięgnęli. List do Rzymian, 12 rozdział. I tam apostoł Paweł mówi tak: wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. A więc odnowa umysłu, odnowa serca. I dlatego to jest to wezwanie, które dzisiaj Bóg kieruje do nas. Co odkrył Marcin Luther? Kiedy śledzimy jego życiorys, jego historię, kiedy czytamy jego biografię, czytamy, że zmagał się jako młody mnich, kiedy to chciał podążać za Bogiem, za wolą Bożą, ale gdzieś wewnątrz targany był tymi uczuciami, emocjami, które mówiły mu: jestem człowiekiem, który chce być zbawiony. Ale tradycja, to wszystko, czego był nauczony, gdzieś kolidowało mu z tym, co zaczął czytać w liście do Rzymian, w Piśmie Świętym. Nie potrafił tego pogodzić. Leżał jak kłoda krzyżem w klasztornej kaplicy, biczował się i próbował w jakiś sposób zaskarbić sobie łaskę w oczach Boga. Ale nie mógł tego pojąć, nie mógł tego zrozumieć. Tymczasem w liście do Rzymian, kiedy czytał te słowa, chociażby te słowa, które czytamy: albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Te słowa nie dawały spokoju Marcinowi Lutrowi. On zastanawiał się nad tym. No jak to? Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. No przecież ciągle chodził na odpusty, ciągle czegoś dokonywał, aby zaskarbić sobie łaskę w oczach Boga. Ciągle myślał o tym umartwianiu się i biczowaniu. Aż pewnego razu, kiedy może oglądaliście ten film Luther, jest ta scena pokazana, kiedy to po raz kolejny idzie gdzieś tam po schodach, aby wrzucić odpust za swoją babcię czy kogoś tam. W pewnym momencie te słowa nie dały mu już spokoju.
sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Nie żadne odpusty, nie żadne jakieś umartwianie się, ale dar łaski usprawiedliwienia w Jezusie Chrystusie. Kiedy Marcin Luther to zrozumiał, kiedy zgniata ten odpust i rzuca i mówi nie, przecież to nie o to Bogu chodzi. Rozpoczął się ten szczególny moment, kiedy to gdzieś tam w tym człowieku pojawił się taki moment, że coś z tym trzeba zrobić. I staje przed drzwiami katedry Wittenberdze i przybija 95 tez protestu. Tego, z czym się nie zgadza. Tego, co gdzieś tam w jego sumieniu kolidowało z tym, co czytał w Piśmie Świętym, a czego był nauczony. I co tak naprawdę odkrywa Marcin Luther? Cztery główne myśli, o których możemy powiedzieć, to sola scriptura, tylko Pismo Święte. Luther mówi, to jest ten autorytet, na który mam stawiać. Druga rzecz, sola gratia, więc tylko łaska. Zbawieni jesteśmy łaską. Trzecia rzecz, sola fide, więc tylko wiara. Przez wiarę to się dokonuje. I czwarta myśl, sola Chrystus, więc tylko Chrystus. Nie ma innej drogi, nie ma innego sposobu. I wiecie, pytanie, które dzisiaj sobie stawiam. Ci, którzy mówią, że reformacja się zakończyła, to ja stawiam sobie pytanie, co odkrył Marcin Luther, kiedy właśnie mówi się, że to on był tym, który rozpętał tą wielką reformację XVI-wieczną. Ale tutaj możemy iść dwukierunkowo. Jedna rzecz. Marcin Luther odkrył coś dla siebie, dla osobistego życia, dla swojego pojednania się z Bogiem i przyjęcia zbawienia, które jest w Jezusie Chrystusie. A druga rzecz to jest to, z czym nie zgadzał się, co zostało zdeformowane już na skutek odstępstw i pewnych teorii, tradycji, które zostały wprowadzone. I z tym również Marcin Luther się zmierzał. Ale kochani, my dzisiaj żyjemy w XXI wieku, kiedy znamy tą historię, kiedy mamy wgląd do wszystkich jego pism, do wszystkich jego protestów. Powiem wam, warto sięgnąć do tego i nieraz przeczytać to, z czym się zmagał i jaką cenę płacił, aby stanąć po stronie prawdy Bożej. Kochani, czy my dzisiaj odkrywamy to dla siebie? Co dzisiaj odkryłeś dla siebie w Słowie Bożym? Co dzisiaj odkryłeś dla siebie w swojej drodze ożywienia i reformacji? Kochani, to są pytania, które stawiał ten człowiek, które stawiali również inni, którzy go wspierali. Ci wszyscy reformatorzy, których wymieniałem, oni stawiali te pytania. Panie, co Ty jeszcze masz do objawienia mi? Co masz do pokazania temu światu? Kiedy mówimy o tym podstawowym, pierwszym zagadnieniu, sola scriptura, tylko Pismo Święte, tak, to jest jedyny autorytet, na którym dzisiaj możemy budować. I znamy bardzo dobrze te słowa, które Jezus powiedział do słuchaczy. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich jest daleko ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Pamiętamy, do kogo Pan Jezus te słowa powiedział. Do przywódców, do tych, którzy nauczali. A Jezus mówi, daremną rzeczy robicie, bo to są nakazy ludzkie. I kochani, dzisiaj możemy popatrzeć, albo mamy do wyboru pójść za tym, co mówi Biblia, co mówi Słowo Boże, albo pójść za tradycją. I to się działo na przestrzeni wieków. Albo będziemy słuchać Jezusa, albo przywódców religijnych. Albo będziemy wierni prawu Bożemu, albo będziemy słuchać ludzkich dogmatów. Albo będziemy poddawali się Bożemu pouczeniu poprzez Jego Słowo, albo ludzkim nakazom, to o czym Pan Jezus tutaj mówi. I albo idziemy drogą Bożą, albo w końcu możemy iść zacząć drogą ludzi. I tych dogmatów, tych nauk, tych tradycji
który mówił. Kochani, my nie jesteśmy od tego wolni, bo Chrystus to mówił do narodu Bożego, do Żydów, do tych, którzy znali to wszystko bardzo dobrze. My również mamy to zagrożenie, to niebezpieczeństwo. I dlatego Chrystus chce, abyśmy podążali za Jego Słowem, za Jego prawdą, za tym, co On mówi. To może tak szybciutko pominę, bo to znamy bardzo dobrze, że Pismo Święte było pisane na przestrzeni 1600 lat przez różnych autorów z różnych epok, kultur, różnych wykształceniach, ale ta księga jest spójna i to, co Bóg chciał przekazać, przekazał. I apostoł Piotr tak powiedział. W drugim liście Piotra, 1 rozdział, 21 werset czytamy: albowiem proroctwo nie przychodzi nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadani ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Tak, Słowo Boże zostało natchnione z inspiracji Ducha Świętego. To Bóg jest tym, który jest autorem. I dalej apostoł Paweł w liście do Tytusa Tymoteusza mówi: całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Bardzo lubię ten fragment Słowa Bożego i tak jak na początku jest powiedziane, całe Pismo przez Boga jest natchnione. Nie tak jak dzisiaj niektórzy mówią, Stary Testament dzisiaj nas już nie obowiązuje, mamy tylko Nowy. Przecież wtedy tylko był Stary, kiedy apostoł Paweł to pisał. Był zakon, prorocy i psalmy. To jest to, na czym się opierali. My dzisiaj mamy coś więcej. Mamy Ewangelię i listy, Księga Apokalipsy, ale Bóg mówi, całe Słowo Boże jest natchnione. A po co on jest? Do nauki? Do wykrywania, jaki jest Marek? Nie, jaki jest Grzesiu, ale jaki jest Marek? Po to, aby co? Aby pokazać te błędy, aby można było dokonać... przepraszam, Tomek, tak. No widzicie, jaki jest ten Marek? Trzeba go poprawiać. I do wychowywania, do czego? Do sprawiedliwości. Tak. Aby przygotować tego człowieka Bożego, aby nadawał się do życia w niebie. I potrzebuje czego? Ożywienia i reformacji. Kochani, ożywienie i reformacja jest nadal potrzebna mnie. Nam. My potrzebujemy tego. A po to Bóg nam dał to swoje słowo, abyśmy tego mogli doświadczać. I Bóg chce przywrócić nas do tego pierwotnego stanu. Prorok Izajasz mówi: trawa usycha, kwiat więdnie, ale Słowo Boże trwa na wieki. Słowo Boga naszego trwa na wieki. Ono jest nie do podważenia, ono jest nie do zmiany, ono nie jest do poprawiania, ono jest do tego, aby służyło dzisiaj Tobie i mnie. I Chrystus, kiedy nauczał, bardzo często powoływał się i mówił, napisano. Chrystus, kiedy rozmawiał z uczniami, to o tym mówił. Ale dał również też takie wejrzenie nam, troszeczkę za tą zasłonę, że tak powiem, że dzisiaj po części możemy rozumieć ten wielki bój, to o czym mówiliśmy. I Pismo Święte właśnie po to nam zostało dane. Mamy objawienie Jezusa Chrystusa, szczególnie Księga Apokalipsy dla nas, czy Księga Daniela, jako te prorocze księgi, też wskazują nam pewien drogowskaz. I cudownym by jest to, że możemy sięgać dzisiaj do tego Słowa i tam czerpać, i badać. I jak Jezus powiedział w Ewangelii Jana, 5 rozdział, wiersz 39, czytamy: badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, ale one składają świadectwo o mnie. Jezus mówi tak, całe Pismo Święte pokazuje mnie. Pismo Święte jest chrystocentryczne. Cały Stary Testament mówi o tym Mesjaszu, który ma przyjść. Ewangelia opisują o nim, że był, czego dokonał i cały Nowy Testament mówi, że on znowu przyjdzie. I to jest cudowne, że dzisiaj ta księga jest nam dana po to, abyśmy mogli do niej sięgać. I również w Ewangelii Łukasza, 24 rozdział i tam 44 werset czytamy: to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Tak, kiedy Jezus spotkał tych uczniów, którzy nie wiedzieli, że Jezus już zmartwychwstał, on mówił:
badajcie pisma, bo w nich wszystko jest o mnie napisane. Właśnie gdzie? W zakonie Mojżesza, o proroków i psalmach. To wszystko jest przepowiedziane. I cudownym jest to, że my dzisiaj możemy sięgać do tej księgi i poznawać Chrystusa. I to jest to żywe, Boże Słowo, które ma niesamowitą moc dokonywania wielkich rzeczy. Tak jak Chrystus, kiedy był, uzdrawiał, zmartwychwzbudzał, zmartwychwskrzeszał. Dlaczego? Bo w Ewangelii Jana mamy powiedziane w 8 rozdziale, w 32 wersecie. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Jezus mówi, ja jestem prawdą. Ja jestem żywotem. 17 rozdział Jana 17. Słowo Twoje jest prawdą. Jezus mówi, kiedy modlił się w tej modlitwie arcykapłańskiej, wstawienniczej za uczniów, ale dzisiaj, ale również za nas dzisiaj żyjących. Jezus mówi, Słowo Twoje jest prawdą. Poświęć ich w tej prawdzie, w tym Słowie. I dlatego, kochani, to jest bardzo istotne. Tak króciutko tylko, sola gratia, tylko łaska. To, co Marcin Luther odkrył dla siebie osobiście. Pytanie, które stawiam sobie dzisiaj. Czy dzisiaj odkryłeś to na nowo? Że tylko łaska Jezusa Chrystusa cię zbawia? Kochani, tak łatwo jest to zagubić. Tak łatwo dzisiaj jest nam przełożyć ciężar na coś innego. A Pismo Święte nam mówi, że tylko w Jezusie Chrystusie. I te znane słowa, usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Usprawiedliwieni tedy z wiary. Pojednani jesteśmy z Bogiem. Co to oznacza być usprawiedliwionym? No właśnie, być uznanym w oczach Bożych za czystych, sprawiedliwych, obmytych z grzechu, z winy w krwi Jezusa Chrystusa. Czy dzisiaj przyjąłeś to? Czy odkryłeś to dzisiaj? Każdego dnia potrzebujemy to odkrywać i być w tym ugruntowani. Właśnie, jak zostaliśmy usprawiedliwieni? Przez wiarę, dzięki tej łasce. I tak właśnie dzięki temu możemy stać przed Bogiem, jako ci, których On usprawiedliwia. Wiara to ten trzeci element, o którym również Luther tak wiele mówił. Co to jest wiara, kiedy ona może zaistnieć, jakie warunki trzeba spełnić. Może tak kilka tylko myśli z tym związanych. Bez wiary w ogóle nie można podobać się Bogu. To jest fundament, to jest podstawa. O czym w liście do Hebrajczyków czytamy. Może ten tekst pominę. Tak, to może apostoł Paweł, o czym już mówiliśmy, że powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, bym nie rozumiał więcej niż należy rozumieć, gdyż aby rozumiał stosownie do wiary, jakiej Bóg udziela każdemu. Wiara jest darem Bożym. I to również zrozumiał Luther. I to my każdego dnia również potrzebujemy sobie uświadamiać. A wiara jest z czego? Ze słuchania Słowa Bożego. Nie z wiadomości, które podaje nam telewizja, radio, prasa, ale z Bożego Słowa. I to wszystko po to, abyśmy co? No właśnie, nie stali się ociążałymi, ale abyśmy byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice Boże. Bo właśnie poprzez wiarę możemy dziedziczyć, co to znaczy? Być udziałowcami Bożych obietnic. Tak jak Abraham, któremu było obiecane, mijały lata, potrzeba było czasu, ale Abraham stał się dziedzicem tych obietnic. I również ci mężowie Boże, o których mówi nam list do Hebrajczyków. Może to pominiemy. Znamy również te słowa z listu Jakuba, gdzie czytamy, ty wiesz, że Bóg jest jeden, dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Więc mówimy tutaj o tej wierze, która jest czynna w działaniu. Nie tej wierze w sferze intelektualnej, bo demony wierzą w to, że Bóg jest. One wiedzą, ale one nie ufają Bogu i Bożemu Słowu i Bożym obietnicom.
I dlatego bardzo istotnym jest właśnie zrozumienie tego w tym kontekście chociażby tego tekstu z apostoła Pawła z listu do Filipian. Albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa Jezusa. I o to się modlę, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. A więc potrzeba nam poznania w tej sferze intelektualnej, wiedzy, ale wiary, która połączona jest z czym? Z doznaniem, z doświadczeniem tego w moim życiu. I reformacja dzisiaj w moim i w twoim życiu tego oczekuje. Tego potrzebujemy. Tego doświadczenia tego żywego, realnego Boga w naszym życiu. I taka definicja jakby na koniec słowa wiary. Wiara to zaufanie Bogu. A tak naprawdę Bożemu Słowu. A tak naprawdę to Bożym obietnicom. I kiedy temu zaufamy, to to prowadzi nas do czynienia Jego woli w naszym życiu. I to jest to, co odkrył Marcin Luther. To jest to, czego dzisiaj potrzebuje odkryć każdy człowiek żyjący na tym świecie, w tym aspekcie wielkiego boju, który się toczy. I na koniec sola Chrystus. Tylko Chrystus. Nie ma niczego innego, ważniejszego, jak osobista relacja z Jezusem Chrystusem. To jest to, co również Marcin Luther zaczął rozumieć gdzieś tam w swoim życiu. On bardzo mocno walczył o kwestię czystości doktryny. Ale to jest drugoplanowa sprawa. Pierwszoplanowa sprawa to, czy Chrystus jest w twoim sercu. Czy ty go przyjąłeś. Czy on jest dla ciebie osobistym zbawicielem. Jeśli to przyjąłeś, jeśli zrozumiałeś potrzebę ożywienia twojego życia duchowego, to naturalną rzeczą będą te cztery elementy, które odkrył Marcin Luther i które dzisiaj są bardzo istotne i ważne, abyśmy je odkrywali w naszym osobistym życiu. Że tylko Pismo Święte, tylko dzięki łasce Jezusa Chrystusa jesteśmy zbawieni. Tylko poprzez wiarę to jest. A tak naprawdę to wszystko mamy w Jezusie Chrystusie. Dałby Bóg, abyśmy nie poprzestawali na dążeniu do ożywienia i reformacji w naszym osobistym życiu. W naszej podróży, pielgrzymowaniu tu na tej ziemi. Dlatego, że to jest coś, czego potrzebujemy każdego dnia w naszym życiu. A to będzie się przekładało na całościowy wpływ Kościoła, zboru, świata, społeczeństwa, które będzie gotowe na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. I dałby Bóg, abyśmy odkrywali każdego dnia to, co Bóg chce dać nam dzisiaj dla naszego osobistego, duchowego rozwoju i wzrostu. Amen. Amen.